Cześć, z tej strony Zewer. Witam w kolejnym filmie. Dzisiaj, jak sami widzicie, będzie akcja wywożenia obornika, ale zanim to jeszcze coś Wam pokażę. Udało mi się zakupić pług Lemken trójka w obrocie już. Także myślę, że pod Deutzfahra powinien być luks. Po południu, po tym wywożeniu będziemy go testować. Także bez przedłużania bierzemy się za robotę. Jestem z pierwszym rozrzutnikiem już na polu. A tutaj obok robi Krzychu swoją 912, rozlewa gnojowice. Drugi zestaw już załadowany, także nawet w miarę to idzie dzisiaj. O, a tu proszę, ruch jak w Rzymie. Dobra, trzeba przetestować tego gagatka. Sobie go tu podczepimy. Myślę, że powinien iść bez problemu. Dzisiaj pewnie tylko to wąskie zdążę zaorać. Zaraz będzie ciemno, ale dobre i tyle. Dzisiaj to i tak tylko patrzę, żeby sprawdzić, jak on będzie szedł. Tutaj widzę też, chyba akcja orka się odbywa. Trąbniemy mu tutaj. Na razie idzie dobrze. Nawet ładnie kryje, powiem szczerze. Takie pługi to widziałem nawet niektórzy na lekkich ziemiach, to 60-kami ciągają. Oczywiście z mniejszymi lub większymi problemami, ale sam fakt, że idzie, to już coś. W ogóle może nie wszyscy pamiętają, ale tu jeszcze do niedawna było orane grudziądzem dwójką, więc no, przesiadka jest konkretna. Dobra, nie będę Wam przynudzał. Nagram Wam coś, jak już skończę. I po robocie.
Myślę, że dziś to też już będzie na tyle. Trzymajcie się, widzimy się w kolejnych filmach. Cześć. Apek najsilniejszy ciągnik. Ale idzie. O, jak kopci. Za chwilę uszczelkę wypluje. Widział. No, pan. Już najechany. Pan na to koło. Oh shit! Jakie eleganckie. Ciekawe, czy się będzie kręcić. Czekaj, ja muszę przełączyć, bo ja mam. To skręcanie dla murzynów odpalone. O.